dzienniku artystycznym słynny i niepojęty performance Josepha Boyce'a pod tytułem I Like America and America Likes Me. To była pierwsza wizyta Boyce'a, Niemca, w Stanach Zjednoczonych i podczas gdy wszyscy przy takiej okazji szeroko otwierają oczy, on wysiadł z samolotu w Nowym Jorku zaciskając oczy ręką, a zaraz został owinięty w grubą warstwę filcu i położony na noszach. Karetka przewiozła go następnie na West Broadway, gdzie wwieziono go do galerii René Bloch'a i umieszczono w pokoju, klatce, z dzikim kojotem. Boyce otworzył oczy dopiero tam. W klatce kojot i człowiek spędzili następnie 3 dni i noce. Kojot, zrazu nieufny i agresywny, powoli zmienił nastawienie. Po 3 dniach zawiniętego w filcowy koc Boyce'a odwieziono z powrotem na lotnisko, skąd artysta odleciał do Niemiec. Po dziś dzień wysiłek Boyce'a, by zignorować wszystko, co Ameryka chce pokazać światu jako swoją pocztówkę, pozostaje niepobity. Serdecznie zapraszamy do Tatuartu w Praskim Centrum Komisarza.